Witamy wszystkich wybranych braci i sióstr w Chrystusie w jednym pasterzu. Jedna wiara, jeden Bóg prawdziwy, jeden Ojciec nasz, jeden. Nie ma tysiące Bogów, jak są to fałszywi, bo tylko jeden jest prawdziwy dla rodzaju ludzkiego. To jest Chrystus, Zbawiciel świata. On zbawił wszystkich ludzi. Na Golgocie dokonało się. To jest religia rzymskokatolicka, którzy zrobili sobie świętych i mają dużo świętych i czczą świętych. I żeby właśnie dojść do Boga prawdziwego, to ciężko przez tych świętych dojść, przez te tradycje, przez te nauki ludzkie, kulty. No nie da rady. Za dużo tego wszystkiego. Do Chrystusa dochodzimy modląc się, wierząc w Niego. Duch prawdy daje nam ducha prawdy. Gdy uwierzymy w Chrystusa, to nad nami jest Jezus Chrystus. Mamy z Nim relację, łączność. A Świadkowie Jehowy muszą mieć kanał, żeby się pojednać z Chrystusem. Ale oni się nie chcą pojednać z Chrystusem, bo mają kanał do Jehowy amerykańskiego. Bo kto ich tu posłał? Nie posłał Chrystus Baranek, żeby wam powiedzieć, że Bóg prawdziwy, Chrystus Emanuel żyje, że nie ma Go już na trupach, na krzyżach jako trup, tylko że jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Żyje, króluje w naszych sercach i umysłach. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Mamy się wystrzegać fałszywych Bogów. Jehowa, Allah, Budda. To są wszystko fałszywi bogowie. Ludzie służą właśnie Bogu fałszywemu, a Bóg prawdziwy, Chrystus, który za nich cierpiał, dał, żeby go naśladować. Jego Ojciec, Chrystusa Ojciec powiedział, to jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. A Świadkowie Jehowy kogo słuchają? Jehowy z Ameryki słuchają. A Baranek na nich czeka. Chrystus i jest mu smutno Chrystusowi, że Świadkowie Jehowy zdradzają Jego miłość, Jego nauki, Jego prawdę, że wolą właśnie służyć fałszywemu Bogu i wspierać ten system, niż pojednać się, pytać właśnie, dlaczego tak jest. Dlaczego nie badają, nie sprawdzają? Dlaczego tak głosimy? Która religia jest prawdziwa? Żeby szukali, sprawdzali, badali. Ale oni nie chcą, bo oni myślą, że już prawdę poznali. I to jest to, ta pycha w człowieku. Żeby zapysznieni. A pokora to jest to właśnie, że każdego człowiek wysłuchuje, sprawdza, bada, czy tak się rzeczy mają. To kto to jest? To jest Baranek. I będzie nas łączył. Będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Brat Bogdan głosi. I głosimy, bo kochamy Świadków Jehowy i chcemy właśnie, żeby się nawrócili.
i żyli w Królestwie Chrystusa Króla. Królestwo już przyszło, jest w nas. Królestwo Boże to nie jedzenie i picie, lecz sprawiedliwość, miłość, spokój, radość w Duchu Prawdy. Ten Duch Prawdy prosimy o tego Ducha Prawdy i On nas prowadzi. Przyjdźcie do Chrystusa, do Baranka. On mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście umęczeni i spracowani, ja was przyjmę. Przyjdźcie do Chrystusa i bądźcie naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie. Jednym nauczycielu. Jeden nauczyciel, mistrz Chrystus, a my jesteśmy Jego uczniami. Uczymy się od jednego nauczyciela. Błogosławię. Bądźcie aniołami, królami, księżniczkami, nie pionierami, pasterzami, fałszywymi.